23 dawno minęła. Będę samotny w studio w Państwa domach sam jeden, a tu okazuje się, że nie. Moje miłe, piękne koleżanki towarzyszą mi nadal. Do tej pory odbierały od Państwa telefony, mnóstwo telefonów. Okazało się, że mają jeszcze na tyle siły, wymęczyli mnie Państwo porządnie, z tego co słyszałem, ale mimo to zgodzimy się porozmawiać jeszcze teraz tutaj. Pomówmy o tych telefonach, były interesujące. O dziwo, mało krytyki, a dużo pochwał. Państwo okazali się bardzo mili i bardzo taktowni. Pani, która dzwoniła z Wrocławia, stwierdziła, że w dniu jubileuszu nie wypada narzekać i krytykować, a raczej składać życzenia. Czyli święto stało się naszą tarczą obronną. Ja pragnę pomyśleć, co powiedzą nam Państwo, kiedy w dzień powszedni usiądziemy przy telefonie. Jedna z moich rozmówczyń stwierdziła, że oczywiście są niedociągnięcia i usterki, dwójka się ich nie ustrzegła, ale natychmiast zakrzyknęła, kto dzisiaj może wytrzymać bez telewizji, nawet tej z usterkami. Może miesiąc, dwa na Mazurach, ale to i tak za długo. Przyzwyczailiśmy się do seriali, do sympatycznych twarzy, brakuje ich nam nawet w czasie wakacji. Ale żeby nie było tak miło, pani Elżbieta Kawecka z Warszawy bardzo gorąco nas prosiła, jeżeli jesteśmy w stanie to uczynić, ale chyba nie, by przesunąć film z godziny 19 na 21.30. Pochwaliła nasz repertuar, powiedziała, że te filmy nadawane w kinie dwójki o godzinie 19.30 są niezwykle wartościowe, że wspaniale się je ogląda, ale właśnie o tej porze zwykle mąż chce wysłuchać wiadomości. To tak weszło jakoś w nawyk i z tego powodu wynikają kłopoty i problemy. I podobno tylko my możemy jakoś pomóc, jakoś temu zaradzić. To są wszystko telefony w zasadzie nieadresowane do nas, a do autorów ramówki. Życzenia są adresowane do nas. Życzenia przyjmujemy z całą stanowczością. Bo telewidzowie utożsamiają sobie nas z programem i wydaje się im, że my możemy wpływać na program, a tymczasem tak naprawdę nie jest. My możemy jedynie przekazać te uwagi, zrobimy co zresztą to. Uczynimy. Czy już moja kolej? Właśnie, bo ja chciałbym, żebyśmy teraz pomówili o telefonach bardziej prywatnych. O tym, co widzów interesuje, myślę, najbardziej. Wspomniałaś tutaj przed chwilą o tym, że jesteśmy kością w gardle rodziny, ale ja odbierałem kilka telefonów tego rodzaju i zresztą w listach są tego także dowody, że z Iwoną w programie Rano byliśmy bardzo zgodną parą, w sensie, że żona patrzyła na mnie, a mąż obserwował Iwonkę i oboje nie musieli zmieniać programu. Oglądać jedynki w tym czasie. Tak. Dobrane małżeństwo. Pomówmy o prywatnych sprawach. Państwo pytają o wszystko i to chyba nic dziwnego. Dlatego, że jesteśmy codziennymi gośćmi, a kiedy otwiera się przed kimś drzwi własnego mieszkania, chce się o nim wiedzieć więcej niż to, że nazywa się Rezich Modlińska. Rezich, tak dokładnie, Modlińska, że wyjaśnię tę bolesną kwestię. Sławomir Siejka. I to chyba naturalne po prostu, że Państwo pytają o to, czy jestem mężatką? Właśnie, jestem. Czy mam dzieci? Mam syna Michała, który skończył właśnie 5 lat. Alicja jest ja mężatką, ma dwoje dzieci. Nazywam się Rezich Modlińska i chciałam Państwu się wytłumaczyć, że to niechęć uporczywego przebywania na antenie spowodowała, iż jeszcze jestem, bo przecież pożegnałam się już oficjalnie i przekazałam Sławkowi dyżur. Ale po prostu taka była potrzeba. Po tych wszystkich telefonach, a było ich wiele, ja chciałam złożyć najserdeczniejsze pozdrowienia paniom, które pracują w centrali telefonicznej, jakiejkolwiek. To jest bardzo trudny zawód. Ucho mnie boli jedno i drugie. To jedno chyba jest nawet bardziej czerwone niż to drugie. Ale jest jeszcze taka, powiedziałabym, poważna uwaga z mojej strony, ale zarazem miła. Mnie się wydaje, że nie ma wielu takich zawodów, gdzie można odczuć tak bardzo wdzięczność i ocenę, tak jak nam to akurat dzisiaj było dane. Ja za to Państwu ogromnie dziękuję, nie tylko w moim imieniu, ale również moich kolegów, bo życzenia i dusery i komplementy dotyczyły nas wszystkich. Także jeszcze raz dziękuję, uważam, że jesteśmy w bardzo uprzywilejowanej sytuacji. Kiedy ja dobrałam kolejny telefon z życzeniami i gratulacjami, czułam, że jest mi tak bardzo przyjemnie, czułam wypieki na twarzy i w tym momencie przypomniały mi się słowa Wojciecha Młynarskiego, który stwierdził, że każda osoba publiczna, zwłaszcza ta, której się bije brawo, nawet
najmądrzejsza, może w pewnym momencie zgłupieć. I wtedy następuje krótkotrwałe bądź długotrwałe rozstanie z rozumem. Mam nadzieję, że to dzisiaj nie nastąpi. Brawa były miłe, dziękuję bardzo. Ja z kolei mam nadzieję, że Państwo się nie rozstaną także z nami. Proponujemy przebywanie co najmniej do rana. Już za chwilę, by odciągnąć Państwa na chwilę od telefonu, wyłączamy ów telefon. Włączymy go ponownie po północy. Będziemy mogli prowadzić wtedy może bardziej intymne rozmowy. Natomiast teraz przez najbliższą godzinę program, który Państwo także komplementowali, mianowicie specjalnie przygotowany na tę okazję jubileuszową koncert kabaretu Otto. Dobry wieczór Państwu, kabaretu.